wymyśliłem tylko dla ciebie. Narysuj proszę ten świat. W Rawiczu, na Plantach, przy trzecim drzewie od strony niedźwiadka, mieszkał sobie zając. Bardzo tchórzliwy zając. Był tak tchórzliwy, że właściwie trudno było go spotkać. Bał się przelatujących listków, bał się rosnących kwiatków, a nawet bał się spacerującego po plantach wujka Krzysia, spacerującego z najłagodniejszym psem na świecie. Żeby wszystkich zmylić i nie okazywać nikomu, jak bardzo strachliwy jest, zajączek co kilka minut beczał donośnie. Be, be. Dlatego wszystkie wiewiórki nazywały naszego zajączka zajączkiem zwanym barankiem. W miesiącu kwietniu nasz baranek, zajączek, dygotał ze strachu jeszcze mocniej. Czemu tak się trzęsiesz, zajączku? Zapytała wiewiórka Anetka. Od tych twoich dygotów wszyscy mieszkańcy plant dostaną w końcu oczopląsu podrygującego. Jak się tu nie bać, Anetko? Już wkrótce święta wielkiej mocy. A jakoż ja mam moc? Żadnej nie mam. Jestem małym ssakiem z rodziny zającowatych, po łacinie lepus, i boję się nawet własnego cienia. Jaki mocarz ze mnie, Anetko? Niestety Anetka nie odpowiedziała, machnęła tylko ogonem i skoczyła w okolice parku przy Domu Kultury, bo podobno rzucili tam świeżą dostawę orzechów laskowych. Zostawiła przerażonego zajączka samego. Nadeszły święta Wielkiej Nocy. Święta zmartwychwstania pańskiego. Słońce świeciło jaśniej, na dworze było jakoś dostojniej, a ludzie w swoich domach odnosili się do siebie serdecznie i jakoś tak świątecznie. Ta wspaniała atmosfera dotarła również do norki zajączka. Uspokoiła go i wzmocniła. Zajączek przestał beczeć, porozumiewał się już tylko zajęczym językiem i stał się pogodny i radosny. A z tej radości obiecał, że wszystkim dzieciaczkom w przyszłym roku, w Wielki Czwartek, przyniesie potajemnie drobne prezenciki. Słuchajcie, ta bajka ma już rok, więc w tym roku sprawdźcie 9 kwietnia, czy dotrzymał danego słowa. Koniec bajki.